Siema. Powiem tak, godzina 16. Dwie spławikówki na kukurydze stoją. Żaba pływa obok. Nic się nie dzieje. Jezioro jest pełne. Po każdej stronie siedzi po paręnaście osób. Z jednej strony, na drugim jeziorze obok. To jest cały brzeg, jest obstawiony pod namiotami. Najprawdopodobniej robią nocki. Wszyscy siedzą na grunt. Około mnie chłopak też siedzi na jednej, ma grunt, na drugim ma spławik. Ja mam dwie spławikówki na kukurydze, nie za głęboko, 1,50 m. Woda opadła, jest bardzo płytko, ale jest 23 stopnie. Schowałem się trochę w cień, posiedzę do 18, zobaczymy. Jest wysokie ciśnienie, 1062 HPP. W nocy była pełnia, zajechałem rano po 5 do roboty, łysy świecił jak głupi. Także to już druga noc rzędu, jak jest pełnia, jest bardzo wysokie ciśnienie. Dzisiaj na tym jeziorze, na spławik, na kukurydzę. Jutro jadę na moje pierwsze jezioro, gdzie w sobotę wciągnąłem karpia. Wczoraj tam miałem jeden odjazd, ale wypluł. Jadę zobaczyć tam jutro, też do godziny 18-18.30. Jutro jeszcze cieplej. Czwartek, ostatni dzień do pracy, także albo czwartek nocka na jeziorze, na które jadę jutro, albo w piątek samego rana już o 3:30-4:00 będę nad wodą, żeby się rozstawić. Jakiś grill, jakieś piwko, będę siedział. Także co, od piątku jest wolne do poniedziałku, także ten czas wykorzystam najprawdopodobniej nad wodą. I będzie karp, karp i karp. Mam nadzieję, że coś jeszcze w tym tygodniu się wyciągnie. Także jestem dobrej myśli. Zobaczymy. Tak co, siedzę od godziny pierwszej, jest godzina czwarta. Na kukurydze, na spławiki, żadnego brania, żadnego podnięcia. Robię różny grunt, próbuję i z gruntu, i nad gruntem. I nie mam. Z tego co widzę, to każdy siedzi i albo dłubie pestki, albo bawi się telefonem, nawet nie podchodzi do wędek. Także jest ciepło, jest wysokie ciśnienie, bardzo wysokie, łysy świeci i chyba dzisiaj znowu będzie świecił. Także co, a my jak zwykle widzimy się jutro nad wodą. Także pozdrawiam, ryby, 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 hej.